Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi, a to jest kolejny odcinek symulatora Derailvalley. I w dzisiejszym odcineczku, jak powiedzieliśmy ostatnio, postaramy się dojechać do lokalizacji FRC, czyli do lasów, i poszukać stamtąd ładunków, gdyż z OWC nie mamy do zabrania żadnych wagonów. Pewnie z tego, jak dobrze pamiętam, nic było, jeszcze zaraz podejdziemy, bo to może akurat coś nowego doszło. Gdzie był ten zakład, bo ja już nie pamiętam. No mnie to on tu był. Właśnie. No weźmy, co tu jest. No żadnych przewozów towarowych my zrobić nie możemy. Myślałem, że może doszły jakieś logistyczne. Nie widzę, że nic z tego. W sumie co to by można było logistycznego stąd zabrać. No nie ma, nie ma co nie. Ciemno się zaczyna robić, może zawrócimy i... Ostatnio odblokowaliśmy sobie sterowanie wielokrotne, ale za bardzo nam na razie nic to nie dało, bo nie mamy jeszcze żadnych porządnych lokomotyw. Znaczy porządnych, no... Mamy te... No... Zepniesz to? Super. Obracamy lokomotywkę. Wyjeżdżamy. Tylko, że jedziemy luzem, możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Lubię od razu wajchę dać na maksa do przodu. Idziemy się drzemnąć do rana, co by w nocy nie trzeba było pracować. O, nastał poranek. O, lokomotywę mi zgasili. Thank you.
Ej, panie. Co by nie mówić, to i tak będziemy jechać tam na wstecznym FRC. No nie, nawet jest tam gdzie zawrócić. Widzicie? Ja myślałem, że nie ma. No cóż, szkoda. Chciałem tak ładnie, mówię, nie będzie zawrócić. To... sobie przejdziemy przez FM. Potem czego z FRC nie weźmiemy wszystkiego, to zawsze jeszcze tam się można zatrzymać. Idziemy luzem. Ludzie też coś zbytnio się nie patyczkują. Stąd zawsze sobie czegoś pewnie można będzie dobrać. I tym torem obok będziemy jechać, więc łatwo nam będzie się tutaj zatrzymać i zobaczyć. Czy ewentualnie jest coś ciekawego do wzięcia i zabrania ze sobą. Pod górę. My nie boimy się tego. Jedziemy samą lokomotywą. Gdzieś on zaraz będzie 40. I 40. Grzeje, ale nie powinien się przegrzeć. Nie będę
dojeżdżamy do naszej chałupki, a ja już myślałem, że trzeba przypilnować, żeby był rozjazd dobrze ustawiony. Aczkolwiek chyba się postaram tutaj zatrzymać. Czemu co tu jest ciekawego? Jest tu coś dostępne? Fajnego? Nie, to nie, to nie. Piecyk. Szafeczka, woda. Kubki, można wziąć telefon. W sumie to nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Nie ma co się cofamy dalej. Dziwne dźwięki ta lokomotywa zaczęła wydawać. I dziwne pochylenia tu są nawet. Pierwszy raz tutaj jadę, tak jakoś nigdy nie widziałem takiej potrzeby. No i cóż, można zobaczyć i nowe regiony, nie? Teraz górki to musi być. Że w sumie to nie ma co tutaj za bardzo jechać. Zobaczymy, co tu mają dla nas. Coś by stąd wypadało zabrać, nie? Jak już tutaj przyjechaliśmy. Co tu jest? Na tartak. Też tartak. Jest tartak, SW. O, tutaj. Tutaj, tędy. Tu tartak. Wiem za bardzo, jak to tutaj z terenem wygląda. To by była pod górę, wiecie? Robimy tak. Skąd mamy to zabrać? B2. Z FM akurat będzie coś też i na tartak.
Boss SM. W sumie to już przez FRS, a co jest w FRS? Nowości. Las Południowy. Czy jeszcze przez las, więc też pewnie coś na tartak będzie. Bo ja znowuż nie wiem, jak tam wygląda teren. My dwa oczy i tutaj. Nie ma punktu serwisowego, więc też i lokomotywy żadnej nie będzie. Okej. Lecimy. Musimy zabrać co trzeba. Widzicie, tu już jest plus 1,9. Tak myślałem. To nie jest łatwa sprawa. To jednak trzeba będzie się odrobinę natrudzić. Przyłączamy sprzęgi. Weźmy sobie CFS 854. Zgadza się. I luzujemy. Zrzucić ekranu przy wschodzie słońca, bo ładna sceneria. Niższy bieg i wyjeżdżamy. Nie, ale to nie jest nie wiadomo ile, to jest 400 ton. Na 500 ton wcisnąć pod 2%. Sobie dać na luzie radę. Nie żadne ci zmęczenie. Długi, ale ciężki. Już będzie lżej.
Akurat do tartaku będzie jakiś przewóz logistyczny, fajnie by było. Nawet na ten las południowy, z którym będziemy jechać. Już jesteśmy koło naszej chatki. Teraz już będzie górki. Fajnie tak się to drewno ogląda za nami. Co to ma być? Jakiś komar tu nad. Nie podoba mi się to. Jeżeli zaczął przesadzać. Czy będą zlecenia, czy nie, to zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.